Bądźmy szczerzy, kupowanie gier na kartridżach w dzisiejszych czasach tanie nie jest. Szczególnie jeśli chcemy kupić takie najmniej popularne u nas w Polsce sprzęty, na przykład na Sega Master System, konsolę, która u nas właściwie nie istniała. Ale to nie jest tak, że nic nie kupicie i że wydacie miliony, bo coś tam się na Allegro znajdzie, ale co ciekawsze, gry kosztują teraz powyżej 300, nawet 500 zł, dobra. Jak teraz sobie na te ceny spojrzałem, to widzę, że jest gorzej niż myślałem. Ceny są wyższe niż ceny gier na lepszą konsolę, na Sega Mega Drive. Na szczęście jest tutaj wyjście. Już od wielu lat można sobie kupić specjalne kartridże pozwalające na uruchamianie gier z karty SD. Miłe jednak jest to, że w tym momencie taki kartridż można mieć za, uważajcie, 100-kilkanaście złotych. Taka rzecz za takie pieniądze? Chcecie wiedzieć więcej? To oglądajcie film dalej. Ale wcześniej słowo od naszego partnera. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się teraz na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie za ich pomocą wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16-bitowych. A przy okazji możecie w tej firmie zamówić również wydruk 3D. No ale wracając do tematu odcinka. Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj mam dla Was chiński kartridż dla konsoli Sega Master System, umożliwiający nam uruchomienie na niej i nie tylko na niej gier z karty SD. Z góry zaspoileruję, że jest on tak przy okazji klonem starszej wersji kartridża Krixa Master Everdrive, który za czasów, kiedy kupowałem siostrzane Mega Everdrive i Super Everdrive w 2015 roku, kosztował jakieś 80-100 euro. Teraz już tej wersji nie ma w sprzedaży, a wersja rozwojowa X7 kosztuje 170 euro. No dobrze, że mamy tego naszego tańszego klona. Przy okazji nadmienię, że zakupiłem go za Wasze wsparcie, to którego możecie udzielić na Patronite lub bezpośrednio na YouTubie, zostając przyjacielem Retrogralni. Serdecznie Was do tego namawiam, szczególnie, że ostatnio trochę za bardzo poszalałem z zakupami rzeczy do recenzji. Patch Retrony 1 HD i Mega Retron i jeszcze kilka innych rzeczy kupiłem, które zrecenzuję niebawem. Dobra, jaki jest ten kartridż? Na froncie mamy naklejkę z napisem Master System, z tyłu chyba z nazwą Mega Cartridge. No, dziwna nazwa jak na cartridge do Master Systema. Poniżej informacja, do użytku tylko z Master System. Muszę Wam od razu powiedzieć, że nie jest tak do końca prawda, ale o tym później w filmie. Poniżej standardowe informacje, żeby cartridge'a nie jeść, nie karmić nim dzieci i nie używać jako młotka. Na dole złącze krawędziowe, no nic tutaj zaskakującego, a na górze slot na karty microSD, ten taki ze sprężynką. Wiecie co Wam powiem? To zaskakujące, ale ten kartridż robi na mnie mega dobre wrażenie. W znaczeniu jego obudowa. Fajny plastik, półprzeźroczysta, idealna kopia kształtu z oryginalnych kartridży, łącznie z tym tutaj wyżłobieniem i tym tutaj elementem. Olol, mega kartridż. Czyli to sama Sega sobie takie coś zrobiła. Pewnie nie wiedzieli, że kolejną konsolę nazwą Mega Drive. Dobra, aż otworzę i zobaczę, co jest w środku. Co my tutaj mamy? To coś to M29W160ET70N6. To 16-megabitowa pamięć flash, czyli mamy tutaj, mówiąc po ludzku, 2 MB. A to w sumie dziwne, bo kartridż obsługuje podobno gry tylko do wielkości 1 MB. Co ma tyle sensu, że większych i tak nie ma. Chyba że jakieś znajdziecie wynalazki w stylu Dema Bad Apple, co ma 4 MB. W każdym razie to właśnie tutaj nagrywana jest gra z karty SD i stąd sobie potem działa. To takie duże to Altera Max 2, czyli programowalny układ TTLD. W nim siedzi cała logika tego kartridża. Jest tam jeszcze 8 KB pamięci flash, gdzie na stałe wgrany jest program obsługujący kartridż, taki jego system operacyjny, browser plików, no generalnie te klimaty. Ostatni układ, tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, bo nie jest to napisane, ale ja wiem, to jest 8 KB ferroelektrycznej pamięci RAM. Przymiotnik ferroelektryczna oznacza, że mimo że jest to pamięć RAM, to jest ona nieulotna. Cokolwiek jest w niej zapisane, zostaje w niej po wyłączeniu konsoli. Jakbyście się zastanawiali, po co nam ona,
to na niej przechowywane są tymczasowo save'y z gier. Dobra, zamykamy kartridż. Do działania potrzebujemy jeszcze karty SD lub SDHC, pojemność do 32 GB, może być formatowana w systemie FAT, może FAT32, a na niej powinny być gry, obrazy kartridży do Sega Master System. Tak miło, że do mojego egzemplarza dołączono już kartę z praktycznie wszystkimi grami, choć coś tam jeszcze sam dorzuciłem. Czas przetestować to cudo. Obsługa samego kartridża jest raczej bardzo prosta. Wystarczy, że go włożymy, uruchomimy konsolę. Za chwilę zobaczymy logo Segi. Załaduje się program, tak zwany system operacyjny z kartridża. No i od razu mamy na ekranie listę katalogów z grami, katalogów z karty SD. Co możemy sobie zrobić tutaj na tym głównym menu, na tym głównym ekranie? Możemy wcisnąć klawisz 2 i z niego możemy zrobić trzy rzeczy. Albo uruchomić graną już wcześniej grę do pamięci flash, bo zawsze jakaś gra, ta ostatnia, którą uruchamialiśmy w tej pamięci flash kartridża będzie. Także jeśli coś przed chwilą grałem, wyłączyłem konsolę, włączyłem z powrotem, to nie muszę szukać tej gry jeszcze raz po katalogach SD. Wystarczy, że tutaj wybiorę Start Game, wcisnę jedynkę i ta gra się uruchomi. Mogę też wyświetlić sobie informacje o urządzeniu. Tutaj widzicie, że jest to urządzenie TP-LD wersja 2, OS wersja 9. Maksymalna wielkość katalogu to 512. Tyle chyba maksymalnie plików może się w katalogu zmieścić. Jeśli mamy więcej, to powinniśmy ten katalog podzielić na podkatalogi. Typ kartridża to jest Sega Master System. No i data aktualizacji, znaczy data aktualizacji. No teoretycznie rzecz biorąc data produkcji, ale to chodzi tutaj o datę ostatniej aktualizacji systemu. Ostatnia aktualizacja konstrukcji tego kartridża już ma kilka lat. I możemy też sobie wyświetlić informacje o samym kartridżu. No jest tutaj informacja, że jest to Master Everdrive Flash Card stworzony przez pana Golobowskiego. Jest nawet strona internetowa kirsk.com. Jest też skrócona instrukcja obsługi. Nie ma numeru seryjnego. Dlaczego? No prawdopodobnie dlatego, że to nie jest oryginalny cartridge Krixa, tylko to jest chiński klon. Powiedzmy, jest to pirat pirackiego kartridża. Tak jak wspominałem wcześniej, tej wersji Krix już nie produkuje. Zastąpił ją nowym modelem X7 z obsługą 4-megabajtowych obrazów gier, możliwością wykonywania zapisu stanu całej konsoli i innymi bajerami. Ten klon to klon poprzedniej wersji, z tego co widzę jej ostatniej edycji. Kiedyś jako jedną z wad takich klonów podawano brak możliwości aktualizacji ich oprogramowania do najnowszego. Tutaj mamy taką sytuację, że nowszego oprogramowania już i tak nie ma. Wróćmy do strony głównej. Jak widzicie, mamy tutaj podzielone te ROMy, te katalogi na różne regiony, ale z tego co kojarzę, Sega Master System chyba tak de facto nie miała jakichś zabezpieczeń regionalnych, z tego co pamiętam. Żeby Wam udowodnić, że większość gier się uruchomi, to weźmy sobie do katalogu z grami japońskimi, gry NTSC, konsola PAL, gry japońskie, konsola europejska i co odpalmy, na przykład Enduro Racer. Pod jedynką mamy menu do tego pliku, możemy tylko załadować ten program do pamięci flash, możemy go wyświetlić na ekranie w postaci szesnastkowej. W sumie nie wiem po co to jest, ale to w większości kartridży Krixa jest taka opcja. A i możemy oczywiście załadować i uruchomić. Kasowanie kartridża, zapisywanie kartridża. No tutaj gry na Sega Master System mają zazwyczaj po kilkanaście, kilkadziesiąt kilobajtów. Maksymalnie w epoce było to 512 kilobajtów. Sam kartridż tutaj ma pojemność do 1 megabajta. Także wszystkie gry z epoki, nawet trochę homebrew, takich dużych homebrew nam ruszy. Szczerze jedyna rzecz, jaką mi się nie udało uruchomić, to nie udało mi się uruchomić dema Bad Apple, no które chyba tam 3 MB wymagało, a 3 MB to chyba tylko te najnowsze kartridże Krixa posiadają. Ok, no gierka NTSC. Teoretycznie moglibyśmy mieć z nią jakieś problemy, no ale jak widzicie, uruchamia się, no oczywiście działa o te kilkanaście czy 20% wolniej, no bo konsola sama jest wolniejsza. No w sumie nawet ciekawa gierka, muszę powiedzieć. Fru, fru.
Ślicznie, o, zginąłem. Ślicznie to wygląda. Wciśnięcie przycisku reset na konsoli nie zrestartuje nam całej konsoli, tylko tak naprawdę grę. Żeby konsolę zrestartować i wrócić do menu, musimy wyłączyć i włączyć szybciutko cały sprzęt. No niestety musimy też poczekać na załadowanie się systemu kartridża, co trwa, jak widzicie, kilka sekund. Także to były gry japońskie, działają też brazylijskie, one są w systemie PAL, amerykańskie, w systemie NTSC, no i takie typowo europejskie. O, buble boble europejskie, buble boble zawsze warto sobie zobaczyć, jak na danej konsoli wygląda. Zapisywanie, jak widzicie, kilka sekund, chociaż to jest całkiem spora gierka, bo aż cztery kropki były w większości gier, tych kropek jest może 2-3. Odpalmy sobie jedynka, dwójka, no weźmy na jednego gracza. No i co? Gramy. Na dwójce mamy skakanie, na jedynce mamy bąbelki. No gra działa, no zresztą jak miałaby i dlaczego miałaby nie działać? Wszystko ślicznie, wszystko pięknie. No co, wszystko pięknie, wszystko ślicznie. Spróbujmy uruchomić kolejną gierkę. Teraz poszukam dla Was gry, która posiada system zapisu save'ów. Niewiele chyba gier na Sega Master System z save'ami wyszło, ale widziałem, że jest taką grą m.in. Monopol. Nie będę tutaj za bardzo kombinował, po prostu uruchomiłem grę. Player Borg, 150-1500 dolarów w banku. I co? I zapiszmy gierkę. Gierka nam się zapisała, niby wszystko w porządeczku. I teraz co? Wyłączamy konsolę? I wydawać by się mogło, że utraciliśmy zapis tej gry, ale tak nie jest. Bo tutaj mamy pamięć FRAM. Zawartość tej pamięci nie ginie w momencie wyłączenia prądu. Po włączeniu konsoli pierwsze co kartridż robi, to zapisuje dane z tej pamięci nieulotnej RAM na kartę SD. Przynajmniej tak mi się wydaje, że robi to w momencie również startu samego kartridża, bo potem robi to też w momencie startu dowolnej gry. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo pojawił się już nam tutaj katalog save, w którym mamy zapis stanu gry z Monopol. I teraz jeśli sobie tą grę uruchomimy na szybko, bo mamy ją załadowaną w pamięci flash, to będziemy mieli od razu nasze dane. Te dane mieliśmy od razu, bo sama gra była nadal zapisana w pamięci flash, a dane save'a nadal są zapisane w pamięci FRAM. No ale co w momencie, w którym na przykład zagralibyśmy w inną gierkę, tam zrobilibyśmy save'a i chcielibyśmy znowu uruchomić grę Monopol. No w takim przypadku byśmy ją musieli uruchomić tak czy owak z katalogu. I gdybyśmy ją uruchamiali tutaj z katalogu, to pierwsze, co by zrobiła nam konsola, co by zrobił kartridż, to by sprawdził, czy jest na karcie SD save. Jak widzieliście, znalazł ten save i by ten save przegrał z karty SD do pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. No i tutaj znowu, jeśli zagramy w grę, która jest zapamiętana, no to nam się to ślicznie wgra. Także jak widzicie, konsolka bez problemu obsługuje zapis save'ów. Jeśli macie w domu konsolę Sega Master System, to tak naprawdę macie nie tylko konsolę Sega Master System, ale i pierwszą konsolę firmy Sega SG-1000, tą, która miała premierę tego samego dnia co Nintendo Famicom i praktycznie dostępna była tylko w Japonii. To taka konsola troszkę w rodzaju Spectruma na sterydach, będąca tak naprawdę praktycznie klonem MSX-a. Nic dziwnego, bo została wydana także jako komputer pod nazwą SC-3000. Na początku była dość popularna, ale jak Nintendo się ogarnęło, po fazie sprzedawania uszkodzonych konsoli i kilku miesiącach prac nad poprawkami, to Famicom, będący lepszą konsolą, SG-1000 zdeklasował. Odpowiedzią Segi na ten fakt było dodanie do SG-1000 nowego układu dźwiękowego, nowych możliwości graficznych i wydania jej jako SG-1000 Mark III. Oczywiście zachowano kompatybilność i Mark III uruchamiał też gry z pierwszych wersji. Tak jakoś wyszło, że Mark III poza Japonią po zmianie wyglądu i kształtu kartridża został wydany
jako Sega Master System. To taka podobna sytuacja jak z Famicomem i NES-em. I choć w Sega Master System mamy inny kształt kartridża, czyli taką kontrolę regionalną, żeby nie dało się do niej wkładać gier z SG-1000 i SG-1000 Mark III, to w środku siedzi nadal ta sama konsola. Można więc teoretycznie odpalać na niej te same gry, jakby się miało konwerter na przykład do portu kartridża, albo właśnie kartridż na karty SD, któremu wszystko jedno, co się na nim uruchamia. Żeby uruchomić grę z konsoli SG-1000, i tutaj oczywiście mam na myśli SG-1000 Mark I i Mark II, bo SG-1000 Mark III to jest tak naprawdę Sega Master System, no to musimy sobie taką gierkę znaleźć i co? I możemy odpalać. Odpala się dokładnie tak samo jak zwykłą grę z Master Systema. Jedyna różnica jest taka, że te gierki wyglądają okropnie. Tutaj niestety ta gierka na NTSC sprawia mi pewne problemy. Znaczy sprawia problemy nie tak do końca konsoli, tylko sprawia problemy mojemu upscalerowi, który głupieje. Chyba będę musiał się przełączyć jednak na kabelek nie RGB, tylko kabelek AV. I przy okazji Wam pokażę, jaka jest różnica w wyjściu RGB i wyjściu AV. Następuje mega szybka podmiana. Kabelek szybko podmieniony, no niestety obraz się troszkę pogorszył, no ale sami wiecie, jak to jest z grabowaniem gier. Nie zawsze to działa jak powinno. No i też widać, że gry na oryginalną konsolę SG-1000, no to nie była czołówka światowa, że tak powiem. A co mogę powiedzieć? No niestety nie jest to takie śliczne, jakie być powinno. Dobra, nie będę Was męczył tutaj tym brzydkim obrazem. Pokażę Wam za to, jak powinien on wyglądać, bo podczas streamu udało mi się złapać na RGB dwie gierki na SG-1000. Niestety w retro czasami człowiek robi dwa razy to samo, a ma inne efekty. Na początku mówiłem, że kartridż ten jest opisany jako do użycia z Sega Master System, ale to nie jest do końca prawda. Po pierwsze, tak samo jak Sega Master System to SG-1000 Mark III, to i SG-1000 Mark III to Sega Master System. Można więc za kilkadziesiąt złotych kupić prostą przejściówkę umożliwiającą używanie tego kartridża, jak i każdego innego kartridża z Sega Master System na SG-1000. Jeśli oczywiście macie SG-1000 Mark III w domu, a pewnie większość niestety z Was jej nie ma, bo to jest naprawdę rzadka rzecz. Trzecią konsolą Sega, będącą praktycznie tym samym, była konsola przenośna Game Gear. Posiadała ona co prawda swoje rozszerzenia, ale mogła też bezpośrednio uruchamiać gry z Sega Master System, oczywiście zapakowane w nowe mniejsze kartridże albo przez jedną z przejściówek. Na stronie opisującej nasz kartridż przeczytałem, że powinien on działać również w ten sposób, ale niestety tego nie testowałem. Także tutaj na dwoje babka wróżyła. Dobra, troszkę się chyba rozgadałem. Reasumując, ten klon kartridża Master Everdrive to bardzo dobry wybór dla osób posiadających w domu konsolę Sega Master System. Niekoniecznie w tej wersji, którą dzisiaj używałem, kwadratowej pierwszej, bo to dość rzadka teraz rzecz, ale szczególnie dla tych posiadających lub chcących zakupić wersję drugą, wersję ekonomiczną, która nadal kosztuje tylko 200-250 zł. No ale jak już ją sobie kupicie, to potem trzeba ją koniecznie zmodować, tak by dodać wyjścia AV. Nie będzie kolejnej dygresji. Jedyna praktycznie rzecz, której ten kart za 120 zł nie posiada, a posiada ją nowa wersja X7, która kosztuje teraz około 620 zł, to możliwość zapisywania stanu gry w dowolnym momencie, choć nie działa to we wszystkich tytułach. Zwiększenia wielkości obsługi gier do 4 MB nie liczę, bo takowych nie ma. Jest to bardziej bajer dla fanów homebrew i pisania softu na stare konsole niż realna rzecz do używania na co dzień. Także nie ma co się zastanawiać, jeśli chcecie pograć za niewielkie pieniądze w gry z Sega Master System, SG-1000 Mark III i oryginalnego SG-1000 na prawdziwym sprzęcie, to jest zabawka po prostu dla Was. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.
Przy okazji obejrzyjcie sobie te recenzje produktów Hyperiona, Retrona 1 HD i Mega Retrona. No i nie zapomnijcie o wsparciu Retrogalnie.